Yeah, it's nice. Tu ja jej nie widzę żadnych. Na dół by poszła do dolnego korpusu. Nie jest taki słaby, nie? Nie, no słuchaj, z takich dwóch rodzin tych nie, ja małych, to fajne są pszczoły. Trzeba by, wiesz co, no nie wiem, możemy zajrzeć jeszcze w dolny korpus. Bo to wrócić zaś na górę jeszcze, prawda? No ja nie wiem, one sobie dadzą radę, tato, bo to tak. Są ścieśnione. Tu. Jak u pani doktor Ostrowskiej. Cześć, ja wezmę, ja wezmę. Nie, ja mogę tak wziąć, ale nie ma problemu żadnego. Jedną ręką można robić. O, proszę bardzo. Sobie korpusik stoi. Rameczki sobie na płas stoją fajnie. No i tutaj na dolnym korpusie. A biegają pszczoły, nic tu nie ma. Tak, tu pusto jest. To co, to dobrze. A czemu ich dałeś do jednego boku? A no południe. I ty tam jest na przykład lotu. Dobrze jest. No niech będą. Dobra. Zabiorę korpus tu. Jeszcze jedną ręką nie robiłem korpusami. Trochę do tyłu. Dobrze. Gdzie jest więcej w tym środkowym miodu? No nie, tam na skraju tylko przez dwie ramki takie. Słabe? To nic, tam na skraju nie siedzą. One całą zimę będą siedzieć w środkowym korpusie. Powinna być. Czekaj, ja wezmę, Coś tak. Gdzieś wysunęło się niedobrze. Co? Niedobrze. Co? Czuję się niedobrze. Co się wysunęło? Przesunięte. No to przesuniemy trochę. No przecież tamtym się. Ładnie mają, no są 2, 4, 6, 3 razy po 7 ramek. I to tak samo przesunie. Czekaj, gdzie to jest? Dobrze.